20 marca wzięliśmy udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Tematem przewodnim była polityka miejska oraz deklaracja brukselska. Głos w tej sprawie zabrał m.in. europoseł Jan Olbrycht. Moim Państwa gościem jest Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, spotykamy się dzisiaj w Brukseli. Byliśmy na posiedzeniu Komisji. Deklaracja brukselska. Co jest jej celem? Czemu ona służy? Deklaracja brukselska to jest dokument, który jest stworzony przez burmistrzów z całej Europy, którzy się dogadali co do tego, o co chcą walczyć. O co chcą walczyć w następnych latach, o co chcą walczyć, jeśli chodzi o pieniądze dla miast, o większe zainteresowanie miastami ze strony Komisji Europejskiej i w ogóle Unii Europejskiej. To jest dokument, który mówi o tym, że powinno być we wszystkich politykach więcej spraw związanych z miastami, jak chociażby transport w miastach, ogrzewanie budynków, czystość powietrza i tak dalej. Także to jest bardzo ciekawe, że burmistrzowie z różnych krajów mają bardzo podobne zdanie i razem występują do władz Unii Europejskiej. Pan zwrócił uwagę, że mamy coś takiego jak politykę regionalną. Na ile właśnie jest to zbieżne? Czym ma się zajmować polityka regionalna, a polityka miejska? Tak, to jest różnica skali. To znaczy polityka regionalna to jest polityka wobec regionów, czyli prowadzona albo przez rząd, albo przez Unię Europejską. Regiony to są duże obszary. To są obszary w państwach, które są poniżej rządu, czyli pierwsze poniżej rządu. Na przykład w Polsce regiony to są województwa, które są od 1 miliona do 5 milionów. Mają zupełnie inne programy. Znaczy, to jest kwestia rozwoju gospodarczego, to jest kwestia dróg, to jest kwestia zupełnie innego typu spraw społecznych. Miasta to jest coś innego. Miasta to jest kwestia właśnie mieszkalnictwo, to są drogi wewnątrz, to są właśnie kwestie szpitali i tak dalej. Także wydaje mi się, że jest bardzo istotne, żeby Unia zajmowała się właśnie nie tylko skalą regionalną, ale zajmowała się również sprawami miejskimi, które na dzisiaj zostają głównie w rękach rządów i burmistrzów miast. Pan też zwrócił uwagę, że możemy powołać komisarza, czy po prostu specjalną grupę, która zajęłaby się właśnie tą polityką miejską. Ta sprawa jest bardzo kontrowersyjna, ponieważ jest pytanie, czym się mają zajmować komisarze. Każdy kraj ma swojego komisarza. Na pewno słyszeliśmy, że jest rozmowa o komisarzu do spraw obrony. To jest zupełnie nowa rzecz. Jest dzisiaj komisarz do spraw polityki regionalnej. Jest tylko pytanie, czy udałoby się jakby wyłączyć jeszcze komisarza do spraw miejskich. Myślę, że to jest bardzo kontrowersyjne. O to walczą miasta. Ja dzisiaj o tym mówiłem, że szanse na to są dosyć niewielkie, ale warto o tym mówić, żeby podkreślić znaczenie miast. No to temat taki dzisiejszy, natomiast no cały czas takim gorącym tematem są protesty rolników. Jak tutaj sytuacja wygląda w Brukseli? Czy to jest po prostu, póki co jest to temat taki zawieszony, czy faktycznie tutaj Komisja Europejska coś robi w tym kierunku? Na co mogą liczyć rolnicy? No, sprawa jest bardzo gorąca w całej Unii Europejskiej i trzeba wiedzieć o tym, że decyzje główne w Unii Europejskiej podejmują premierzy, a nie Komisja Europejska. W związku z czym pytanie, czy premierzy 27 państw dogadają się w sprawie zmiany prawa. To, co walczą rolnicy, to chcieliby zmienić zmiany Zielonego Ładu, czyli zmiany przepisów europejskich, a także przepisów dotyczących importu z Ukrainy, jeżeli chodzi o ilość produktów, jakość produktów i tak dalej. W tych sprawach no, nie wystarczy jakaś decyzja jednego rządu, na przykład polskiego. Tutaj to wymaga zmiany przepisów przez 27 państw oraz Parlament Europejski. Sprawa nie jest prosta, ponieważ w tej sprawie państwa mają zupełnie inne interesy. Rząd polski walczy o to, żeby namówić wszystkie inne rządy do zmian przepisów. Piłka jest w grze, wszystko jest w tej chwili w trakcie, ale też ważne, żebyśmy w Polsce wiedzieli, że to nie jest kwestia tylko tego, że rolnicy wymuszą coś na polskim rządzie. To jest decyzja absolutnie całej Unii Europejskiej i tak jak powiedziałem, to nie będzie łatwa sprawa do wynegocjowania. No, protesty cały czas trwają, no bo chociażby dzisiaj rolnicy protestują w Polsce. No właśnie, ale jakie są scenariusze? Bo to jest teraz też taki czas przedwyborczy. Czy teraz jest jakaś szansa na jakieś zmiany w Zielonym Ładzie? Czy można coś obiecać rolnikom? Czy to są te decyzje kluczowe i to wymaga czasu? Obiecywać to można tyle, że będzie się starało to załatwić. I to robi rząd polski, który mówi, że pojedziemy do innych
kampanii, znaczy na spotkanie z innymi rządami, będziemy ich przekonywać. To można obiecać. Natomiast nie można obiecać wprost, że to zostanie wszystko załatwione, bo to naprawdę zależy od 27 rządów w 27 państwach. Więc sprawa jest naprawdę trudna. Natomiast moim zdaniem zmiany nastąpią, bo wszyscy są świadomi tego, że sytuacja jest bardzo napięta. Będą i zmiany w Zielonym Ładzie, trochę łagodzące niektóre przepisy i mam nadzieję również będzie zmiana trochę przepisów co do importu z Ukrainy. Ale skala, jakie to będą zmiany, trudno jest na dzisiaj mówić i jestem ostatnią osobą, która by coś publicznie obiecała. Wydaje mi się, że to będą trudne rozmowy między rządami wszystkich państw i Parlamentem Europejskim, który już za chwilę kończy swoje funkcjonowanie w tej kadencji. W tej kadencji, no i właśnie jeszcze tutaj nawiążę do zbliżających się wyborów. Jakie nastroje tutaj w Parlamencie Europejskim? No wszyscy już przygotowują się do wyborów. To bardzo się czuje tu na korytarzach. My jesteśmy mniej więcej miesiąc przed zakończeniem wszystkich prac parlamentu. Potem już tylko kampania wyborcza. Wielu moich kolegów, którzy przygotowują się do wyborów, jest w trakcie już kampanii. Wszyscy, którzy chcą startować, mają nadzieję startować, już w tej chwili walczą o swoje głosy. Tak jak mówię, tutaj to się czuje, a przecież parlament musi naprawdę dokończyć jeszcze wiele rzeczy, a mam bardzo mało czasu. Także to jest taki nastrój typowo przedwyborczy. Czyli taki napięty harmonogram teraz. Absolutnie tak. Jest co robić. Tak. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Wizytę w Parlamencie Europejskim zakończyliśmy zwiedzaniem Parlamentarium, czyli największym w Europie parlamentarnym centrum dla zwiedzających. Ta multimedialna, interaktywna ekspozycja pokazuje m.in. historię integracji europejskiej i zasady pracy Parlamentu Europejskiego oraz innych unijnych instytucji. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.